Magnus Carlsen rozegrał w swojej karierze masę przepięknych partii, ale żeby zagrać partię 100% dokładności ze Stockfishem, takie akcje zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. I to jest partia w ogóle z 2004 roku, czyli z roku, kiedy to Magnus zdobył tytuł arcymistrza w wieku właśnie 14 lat, bo on jest rocznik 90. I tutaj partia rozpoczęła się dosyć elastycznie. Jego przeciwnikiem jest zawodnik 2330, ale już rok później gość był 2450 i chwilę potem zdobył tytuł arcymistrza, więc też całkiem silny gracz. No oczywiście nie kalibru Magnusa, ale jednak. I tutaj podejście skoczek C3 jest dosyć elastyczne, to znaczy tutaj biały mówi sprawdzam, ponieważ głównym problemem zawodników grających białymi, no to jest wariant Svesznikowa, gdzie rzeczywiście te warianty są długaśne, czarny zazwyczaj ma w miarę łatwe, no łatwe to może za dużo powiedziane, ale takie fajne, dynamiczne wyrównanie. W związku z tym zawodnicy grają skoczek C3, żeby sprawdzić, no bo jeżeli czarny na przykład zagra E6, no to już wariantu Svesznikowa nie będzie. Więc kolejnością posunięć fajnie tutaj można zamieszać, chociaż muszę powiedzieć, że tutaj dosyć kłopotliwym ruchem jest posunięcie E5. Bo po prostu czarny na amen bunkruje pole D4, no i po prostu nic się tutaj w centrum nie zrobi. Ale oczywiście z drugiej strony pole D5 jest słabe, więc można sobie tutaj fajnie podziałać. Natomiast w partii mamy posunięcie skoczek F6 i Magnus najprawdopodobniej właśnie w wariant Svesznikowa nie chciał temu zawodnikowi wchodzić po ruchu D4 i zdecydował się na goniec B5. Goniec B5 jest dosyć złośliwym podejściem, muszę powiedzieć, ponieważ plan białego jest tutaj, można powiedzieć, wysoce prosty. To znaczy biały chce popsuć strukturę pionową czarnego, no i zrobić roszadę, zagrać D3 i wtedy biały ma bardzo stabilną pozycję. Goniec czarnopolowy radzi sobie nieźle, a ta struktura pionowa czarnego jest sporym kłopotem, bo ciężko jest w jakikolwiek sposób poatakować pionami, ruszyć, wiecie, otworzyć pozycję, a czarny chciałby tę pozycję otwierać, no bo oczywiście ma wtedy parę gońców. I tutaj aktualnie w 2023 roku, no to najczęściej hetman C7 jest grane, żeby właśnie skoczka zabezpieczyć, żeby po wybiciu nie psuć tej struktury pionowej, tylko odbić hetmanem. Z drugiej strony G6 też jest grywane, żeby tutaj gońca rzucić oczywiście na długą przekątną. Też ten goniec radzi sobie tam nieźle, zabezpiecza króla. Natomiast tutaj pan Dipan zdecydował się na posunięcie E5. I posunięcie E5 trzeba powiedzieć, że jest dosyć ryzykownym podejściem. To znaczy, jeżeli biały zrobi roszadę, no to okej. Czarny ma stabilną pozycję, centrum zamknięte, zagra sobie G6, goniec G7, jest tutaj jak najbardziej w porządku. Pole D5 jest rzeczywiście słabe, ale też biały nie ma łatwego sposobu, żeby to pole wykorzystać, no bo musi zagrać skoczek D2, F1, E3 i dopiero na D5 będzie w stanie kicnąć. A to wiadomo, że zabiera bardzo, bardzo dużo czasu. W związku z tym najlepszą opcją na przetestowanie tego ustawienia jest goniec bije C6 i to rzeczywiście w partii zostało zagrane i tutaj Magnus Carlsen mówi sprawdzam, bije na E5, przyjmując ofiarę tego pionka. I właściwie jedyna szansa czarnego, żeby nie zostać w tyle z materiałem, no to jest bicie na E4. I tym sposobem zaciąga skoczka na E4, co rzeczywiście zaszło w partii hetman D4, no i teraz jeden i drugi skoczek tutaj podwisa, więc czarny którego ściachnie i materialnie jest porówno. Materialnie jest porówno. Mało tego, czarny nawet ma parę gońców w dosyć otwartej pozycji, natomiast problem jest taki, że czarny jest mocno w tyle z rozwojem, a jeszcze dodatkowo ten wysunięty hetman będzie dalej przeganiany, więc będą kolejne straty czasu. I tutaj mamy roszadę w partii Hetman zbił na e5 i tutaj bardzo dobrze wygląda, tak na pierwszy rzut oka, zagranie wieża e1. No bo tutaj po linii e rzeczywiście można bardzo fajnie podziałać, tak by się wydawało, ale tutaj goniec c7 rozwiązuje właściwie wszystkie problemy. No bo nie ma gdzie kicnąć tym skoczkiem, żeby jakoś ukąsić oponenta. No można odejść skoczkiem na g3 i tutaj rzeczywiście jest presja po linii e, no ale właściwie hetman odchodzi. No fakt, można sobie tego gońca fajnie tutaj wystawić na długą przekątną, żeby on gdzieś tam we współpracy ze skoczkiem kąsał, no ale właściwie nic specjalnego. Na pewno lepiej jest tutaj grać białymi, bo no jest potencjał na atakowanie na skrzydle królewskim, ale właściwie szału nie ma. Więc co tutaj należy zrobić? Co tutaj należy zrobić, to nam oczywiście Magnus pokazuje, gdyż tutaj wieszcza posunięcie d4. Genialna ofiara pionka i muszę wam powiedzieć, że jak to zobaczyłem, no to tak na pierwszy rzut oka się wydaje, że to właściwie takie niemrawe, że to wręcz głupie, no bo przecież czarny ma możliwość zbicia hetmanem. W partii nastąpiło bicie pionki. No i tutaj wiecie, zdobywa pionka, jeszcze dodatkowo jest propozycja wymiany hetmanów, wygląda idealnie. Ale tutaj jest hetman e1. I teraz okazuje się, że po linii e są naprawdę grube kłopoty. Jeżeli nastąpi goniec e6, to w ogóle goniec g5 jest zacnym ruchem. Bicie na b2 no to jest po prostu samobójstwo, bo struktura pionowa czarnego jest totalnie beznadziejna, no i też ta wieża jest teraz pioruńsko agresywnie ustawiona, więc to jest niemalże do poddania. h6 daje większe szanse, ale właśnie wtedy ten hetman jest poganiany, wieża wkracza do akcji z tempem, goniec sobie po prostu odejdzie. I właściwie ciężko jest tutaj zakończyć rozwój. No bo goniec e7, no to wybicie, wjazd na d6, wybicie na b7. Więc ta pozycja się musi posypać, a ciężko powiedzieć, co tutaj robić innego. No można by zagrać posunięcie g5 z atakiem na tego gońca i teraz goniec e7, ale przy takiej sytuacji no można sięgnąć f4. I teraz jak jeszcze wieża wkroczy do akcji, no to już kompletnie nie ma co zbierać. G4 na blokadę tutaj nie ratuje, bo wchodzi naprawdę piękne goniec H4. I tutaj chodzi o to, że po biciu, no to skoczek wjeżdża na D6. Więc zobaczcie, że taka klasyczna, strategiczna ofiara pionka. Czyli Magnus poświęca tego pionka, tylko po to, żeby szybciej rozwinąć tego gońca z C1, no i też żeby mieć obie linie E i D otwarte. I po prostu czarny jest gnieciony i ciężko znajdować jakiekolwiek ruch. No więc w partii bicie pionkiem, no to teraz wieża E1. I teraz dyskusja ma inny charakter, bo po goniec E7 następuje goniec G5. Więc pamiętacie, kiedy ten pion był na D2, no to nie było tego ruchu. F6, no to oczywiście bicie ze zdobyciem hetmana, a jeżeli roszada, to i tak skoczek F6. No i tutaj jakieś szanse na przetrwanie są, ponieważ no, z materialnego punktu widzenia równowaga, bo jest goniec, pionek, wieża za hetmana, no z tym, że znowu figury białego szybciej wkraczają do akcji, więc to jest oczywiście problem przeciwnika. No więc w partii goniec E6, no to Magnus tak czy siak goniec G5 tutaj wrzuca, czym rzeczywiście utrudnia przeciwnikowi rozwój. W ogóle tutaj czarny powinien tego hetmana jak najszybciej przestawić do defensywy, a w partii nastąpiło goniec E7. No i to jest po prostu miód dla Magnusa, gdyż figury stoją już świetnie, bardzo agresywnie, no i teraz można polecieć jeszcze agresywniej do akcji, więc F4. To tak nawiasem mówiąc jest dosyć typowe, czyli kiedy figury już stoją dobrze, no to wtedy piony wrzucamy do akcji, no i to są kolejne problemy po stronie przeciwnika. Więc mamy tutaj hetman D5, Magnus wybił na E7 i F5. I teraz okazuje się, że ta blokada po linii E wcale nie jest tak stabilna, jak mogłoby się wydawać. No oczywiście bicie gońcem, no to partia się szybko kończy, no bo skoczek C3 i jest zdobycie tego hetmana, więc bicie na F5 hetmanem i teraz hetman bije D4. I tutaj jeszcze jako tako można było się bronić powierza z Hana D8, ale tutaj wchodzi szach, cyk, no i to jest jakość straty, więc pozycja wygrana po stronie Magnusa, no ale z materialnego punktu widzenia to jest tylko punkcik przewagi, więc jeszcze tutaj biały musiałby się wykazać, a w partii mamy hetman D5, no i Magnus tak czy siak wjechał na B4, tylko teraz dyskusja ma inny charakter, bo jak król się wycofa, no to wieża AD1. I to jest po prostu bieda ostateczna, no bo teraz ten wjazd skoczka na D6 będzie zabójczy. Jeżeli hetman gdzieś tam ucieka, no to szach i czy król odejdzie tutaj, no to wchodzi pod ataki z odsłony, czy odejdzie tutaj, no to też są ataki z odsłony, więc piękny obrazek w ogóle, widzowie. Wszystkie figury białego aktywnie ustawione, czarny musi mieć tu przewalone. Więc w partii poszło C5, no a teraz Magnus zbił, no i tego króla nie ma tutaj zbytnio gdzie chować. W partii A5 hetman uciekł, hetman D4, hetman B4, czyli tutaj pan Dipan próbował blokować ten atak. No ale hetman E3 i tutaj w 20. posunięciu czarny po prostu skapitulował. Autentycznie nie ma jak tutaj się bronić, no bo jeżeli przykładowo hetman pójdzie na B6, żeby rzeczywiście zabezpieczyć punkt E6, no to teraz następuje wjazd na G5. I po kolei. Jeżeli król pójdzie na F8, no to wieża bije E6 i widły po prostu na tego hetmana. Jeżeli natomiast król pójdzie w tym kierunku, no to wtedy wieża się włącza do akcji, no i też już kompletnie przeciwnik ma przewalone. Więc właściwie jedyna szansa to jakaś ewakuacja w tym kierunku, ale to teraz można nawet tego hetmana przegonić, wrzucić swojego hetmana do akcji. No jest wygrana na wiele sposobów. No wisi na G7, wisi skoczek bije E6, no po prostu jest przewalone, no i przeciwnik młodego Magnusa Carlsena stwierdził, że dobra, starczy już tego dobrego, no i tutaj po prostu się poddał. Więc muszę powiedzieć, że coś niesamowitego, co tutaj Carlsen stworzył. Tak jak widzicie, jest 100% dokładności na dystansie 20 posunięć, jeden genialny ruch, 5 great move'ów, 10 najlepszych, no i 4 książkowe. Także naprawdę coś pięknego, a Carlsen wtedy zaledwie 14 lat, patrzcie jak naparzał. No i po prostu idziesz później, analizujesz tą swoją partię, patrzysz, no nie dało się, nic się nie dało zrobić, no grałem tutaj po prostu ze Stockfishem, pan Dipan z całą pewnością był załamany, ale też wybrał taki dziki wariant, muszę wam powiedzieć, no bo kurczę, równy materiał, ale biały ma fenomenalny rozwój, ten król czarnego długo zostaje w centrum, no więc musiało się to skończyć beznadziejnie. No ale partia 100% dokładności, coś niesamowitego. Ok, więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwiki, wrzuć nam suba na chess.comie, bo zbliżamy się do 60 000. No i cóż, widzimy się w kolejnych produkcjach, także pa pa widzowie.